naszego związku. To dla nas ważna data. Przecież kiedy witała ja paru lat temu, jakby zdaje się paru lat temu, było 20 lat, 25 lat. 20 lat obchodzili na tutaj na ratuszy i odpowiadała pogoda. Słońce piękne było. I 25-lecie było u nas uroczystość w muzeju Лайдонера. А 30-летие już związane tutaj, jak pogoda nam nie odpowiada. My już pomyśleli, że lepiej tutaj w budynku pod dachem, czym być pod deszczem i pod śniegiem. I zimno bardzo, wszystkim przyzimionym. I życzę Państwu, wszystkim życzę zdrowia i wszystkiego tego, co najlepsze jest. Ja chciałabym poblagodarzyć wszystkich присутствующих, представителей Министерства культуры, наши представители Удмуртии, Чувашии, Грузии, общества Журба, вот, поблагодарить всех, что вы пришли, нашли время, чтобы быть с нами, быть по Польску. И я думаю, имею надежду, что мы в будущем, мы будем всегда с вами в контакте, будем развивать свою связь, и наше дальнейшее будущее будет взаимосвязано. И поэтому желаю вам тоже здоровья и всего того доброго, что желаете, что можно иметь что наилучшее. Спасибо за внимание. Szanowna Pani Prezes, Szanowni Państwo, Drodzy Rodacy. Obchodzimy dziś święto Konstytucji 3 maja, święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dnia Polonii i Polaków za granicą. Tworzą one wymowny i historyczny obraz trwałości narodu polskiego i naszej ojczyzny. Jeszcze na początku XVII wieku Rzeczpospolita Polska liczyła prawie 1 000 000 km², a północna granica Rzeczpospolitej znajdowała się niedaleko stąd, w Lajusze. Jeszcze w końcu XVII wieku polska husaria skutecznie odpierała nachałę turecką pod Wierzbiem. Jeszcze w XVIII wieku Rzeczpospolita Obojga Narodów była potężnym państwem europejskim. Ale nastąpiły lata, jak pisał później Henryk Sienkiewicz o latach wcześniejszych, w których rozmaite znaki na niebie i ziemi zwiastowały jakoweś klęski i nadzwyczajne zdarzenia. Utraciliśmy swoją niepodległość. Ale Konstytucja stanowiła inspirację dla polskich patriotów, którzy przekazywali następnym pokoleniom najbardziej cenne wartości – wiarę w demokrację, tolerancję religijną i solidarność. Konstytucja stała się po rozbiorach symbolem walki o niepodległość, dając nadzieję i siłę w walce o demokratyczną, wolną i suwerenną polską państwowość. Nasi przodkowie płacili za Polskę daninę krwi. Insurekcja kościuszkowska, powstanie listopadowe czy powstanie styczniowe to tylko 3 z kilkunastu zrywów niepodległościowych, w których Rzeczpospolita straciła swoich najwierniejszych patriotów. Niektórzy zginęli podczas walki zbrojnej, część zaginęła w więzieniach, inni zakończyli swe życie na zesłaniu. Wszyscy mieli w sercu Polskę. Przywódcy, generałowie, żołnierze, ale także pisarze, poeci, artyści, pedagodzy, walczący o przetrwanie ducha narodu polskiego i złączeni jedną myślą o powrocie do Rzeczpospolitej. Jak pisał Cyprian Kamil Norwid, do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi dla darów nieba, tęskno mi, Panie. Ofiara ich wszystkich nie poszła na zatracenie. Dzisiaj mamy ojczyznę wolną i niepodległą. Szanowni Państwo, dokładnie 30 lat temu, w 1988 roku, rozpoczęło działalność Towarzystwo Kultury Polskiej Polonia, przekształcone w 1995 roku w Związków Polaków w Estonii. Jestem wdzięczny Pani Prezes Halinie Kisłacz i wszystkim Państwu za kontynuowanie działalności i kultywowanie tradycji pielęgnowania polskości
Pierwsze ślady sięgają Estonii czasów króla Stefana Batorego i założonego wówczas kolegium jezuitów w Dorpacie. W Dniu Polonii Polaków za granicą, które przypada na dzień 2 maja, w uznaniu wielowiekowego wkładu Polonii w przywracaniu Polsce niepodległości, za wierność i przywiązanie do polskości oraz wsparcie macierzy w najtrudniejszych momentach w celu potwierdzenia z nią więzi i jedności wszystkich Polaków, należą się Państwu serdeczne podziękowania. Dziękuję za Państwa zaangażowanie na rzecz budowania polskości tutaj w Estonii. Wierzę, że poczucie związku z ojczyzną, potrzeba pielęgnowania języka i kultury polskiej będzie także przynależało następnym pokoleniom. Chciałbym podkreślić, że związek wynikający z tej samej daty obchodzenia Dnia Polonii Polaków za granicą ze świętem flagi Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązuje i zachęca do tego, byśmy razem wiele spraw dla Polski podejmowali wspólnie. Flaga to fundament, który nas łączy i spaja. To symbol związku z polskością i przynależności emocjonalnej do narodu polskiego. Odgrywa kluczową rolę w życiu narodu, jednocząc wszystkich Polaków, niezależnie w jakim kraju świata mieszkają. Patriotyczna symbolika biało-czerwonej flagi jest powodem identyfikacji narodowej i przesłaniem dla współczesnych Polaków. Pragnę wyrazić przekonanie, iż wszyscy jesteśmy ambasadorami Polski. Wszyscy służymy pod tą samą flagą. Wszyscy dzisiaj żyjemy tymi znaczącymi datami naszej historii. Dumni jesteśmy z naszych osiągnięć. Z okazji Dnia Polonii Polaków za granicą oraz Święta Narodowego 3 maja życzę Państwu i wszystkim rodakom pomyślności. Życzę jedności i poczucia wspólnoty. Twórzmy razem wspólne dobro ojczyzny. Dziękuję. Alina, proua Alina Laps, teie olete seda last üles kasvatanud, olete tegelikult natuke vanem, olen 37-aastane, aga see on juba päris tugev teie organisatsioon, kellel on päris palju liikmeid, sõpru ja mul ei ole tegelikult sõnu, kõik oli öeldud juba suursaadiku poolt. Ma lihtsalt tahtsin tänada teid, soovida õnne ja minu käes on üks ametlik dokument, mis sai kirjastatud meie kultuuriministri poolt ja mul on au seda ette lugeda. Eestimaa poolakate selts Polonia. Tänan teid suure panuse eest Poola kultuuri säilitamisel ja edendamisel Eestis ning aktiivse koostöö eest lõimumisvaldkonnas. Õnnitlen teid organisatsiooni 30. aastapäeva puhul. Kultuuriminister Tõnis Lukas. Aitäh teile! Thank you.
Polakiem. Polska jest Polską, a Pole Polakiem.